Aż 17 goli padło w trzech ostatnich meczach Pogoni Szczecin. W związku z tym starcie z Lechem Poznań zapowiadało się arcyciekawie. To 10. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Szczelnie wypełniony stadion w Szczecinie i 17. minuta gry i Pogoń na prowadzeniu. Chwila niepewności, ale kibice już wiedzą, że tu był gol. Piłka po uderzeniu głową Ulvestada przekroczyła linię bramkową i gospodarze są na prowadzeniu. A asystę przy tym golu zaliczył Kamil Grosicki. Teraz Biczak Cian do Ulvestada, Ulvestad do Gorgona! 2-0! Co za początek meczu! Gol i asysta Fredrika Ulvestada i stadion w Szczecinie mógł świętować. A Mikael Iszak na ławce rezerwowych Lecha w zgoła odmiennym nastroju. Znowu Lech, tym razem Ulvestad do Biczakciana i co? I jest 3-0! Dla Ormianina to trzeci gol w sezonie. Takim wynikiem skończyła się pierwsza część gry. Lech nie oddał w niej nawet niecelnego uderzenia. To początek drugiej połowy. Aleks Gorgoń do Kutrisa. Kutris strzela, broni Mrozek, a potem kapitan Pogoni strzela 4. gola. Kamil Grosicki z 3. golem w 3. kolejnym spotkaniu. Błyskawicznie Pogoń wybiła jakiekolwiek myśli Lechowi o odrabianiu strat w tym spotkaniu. To pierwsza groźna akcja gości z Poznania. Uderzał Christopher Welda, więc najlepszy piłkarz Lecha Poznań w tym meczu. Stały fragment gry dla Pogoni. Gamboa i wybija piłkę sprzed linii bramkowej Blażić. A teraz chwila oklasków dla schodzącego Kamila Grosickiego. Jemu ta owacja na stojąco się należała. A teraz jeszcze doliczony czas gry i Mariusz Fornalczyk na 5-0. Oj, chyba nawet najwięksi optymiści wśród kibiców Pogoni Szczecin musieli się uszczypnąć, by uwierzyć, że to, co wydarzyło się dziś na stadionie w Szczecinie, wydarzyło się naprawdę. Pogoń Szczecin w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy pokonała Lecha aż 5-0. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.